okazji tutaj oglądać, jak chłopcy sobie radzą na MTB, bo jestem na roczniku 2002, ale mam okazję ich pokazać, zaprezentować. SP27 Katowice 2002. Mamy tutaj chłopców z Mazowsza, mistrz mazowiecki ProBasket, mistrz mazowiecki. Jest zespół AZS PWS Skierniewice, województwo łódzkie. Mosir Przewor z Podkarpacie. Chomik Żary lubuskie. Wisła Kraków, Biała Gwiazda z Małopolski. Katowiczanie, UKS SP27 Katowice, drugi zespół. Żubry Białystok, Podlasie. La Basket Warszawa, Mazowszy. Wieliczka, Regis Wieliczka, Małopolska. Sudety, Jelenia Góra, Dolnośląskie. To rocznik 2002, 12 drużyn. Jeszcze dochodzi do tego Sieradz, który nie przyjechał. 12 drużyn walczy o Pucharmiędzynarodowego turnieju barbunkowego imienia Jana Bartaka. 2002 rocznik, jeszcze 2000 rocznik gra. Czas przedstawić chłopców rocznika 2001 U14, przed nimi Mistrzostwa Pierwsze Polski i oczywiście Olimpiada Młodzieży, Białęka, Warszawa, Mazowszy, region Grodno, Białoruś, UKS Łódź, Łódzkie, Żyrardów, UKS Trójka Żyrardów, Mazowszy, Żarska Akademia Koszykówki, Żory, Śląskie, Ostrów Wielkopolski, Wielkopolska, AZS, PWS, Skierniewice Łódzkie, TS Wisła, Kraków, Sudety Jelenia Góra, Dolnośląskie, SKM Zasa Zielona Góra, Lubuskie i Chromik Żary, także Lubuskie. 12 drużyn w roczniku 2001 walczy o puchar międzynarodowego turnieju barwnikowego imienia Jana Bartaka. Zgromadzeni goście. Proszę Państwa, dziękuję bardzo.